Pierwsza teoria immunologiczna, która została wylansowana właśnie przez Barneta, tłumaczyła to w ten sposób: Organizm rozpoznaje obce non-self od self, od własnego. Rozpoznaje. I w związku z tym mamy te non-self. I self. Po polsku nie da się przetłumaczyć. Własny od cudzych. Własny od cudzych, dosłownie. Własny od Mia Mija. W 1979 roku pojawia się pierwszy raz pani, która notabene w tymże samym instytucie, gdzie Witewski swoje eksperymenty robił różne, to, to był instytut wojskowy, umówmy się. On, on, on nadal jest i, i nadal wszyscy, to wojsko jakby pilnuje tego. Dlaczego? No. Opowiadaliśmy biografię Hirschfelda, jak był na tym froncie, co całe pułki padły, bo tyfus. No to to nie cywile mieli problem, tylko wojsko, bo nie można wygrać jakiejś bitwy, tak? Bo, bo twoja armia leży pokotem i gorączkuje. No to wojsko było bardzo zainteresowane tymi wszystkimi rzeczami, które ci immunolodzy odkrywali. Jak uodpornić żołnierza? No to potem mamy filmy, tak? Super żołnierze i tak dalej. No, chodzące komputery prawie, że... Ale w ludzkim ciele ciągle jeszcze, tak? Robokop, superpolicjant. No, zobacz, ile fabuł jest, wykorzystując ludzkie ciało albo części ludzkiego ciała, żeby biorobota stworzyć. Biorobota można stworzyć z noworodka. Również można stworzyć dawcę organów z noworodka. Trzeba mu tylko. Co nieco zaaplikować. Poważny temat. Emil. Poważny z jednego powodu. Na dzień dzisiejszy nie mówi się głośno o tak zwanej inżynierii społecznej. My sobie opowiadamy na tych kanałach alternatywnych o Matrixie, o wyjściu z Matrixa. Ale na co dzień mamy do czynienia z inżynierią społeczną. Tak to się nazywa teraz. Hodowanie mas. Hodowanie mas i te masy według określonych schematów mają się zachowywać. Nie dostajesz pieniędzy do ręki w zakładzie pracy, przesyłają ci na konto. Jakich nie odbierasz, a mało tego nie, nie możesz odebrać tego samego dnia tych pieniędzy. Możesz sobie wziąć kartę debetową, ale tych pieniędzy w gotówce, w bankomacie nie wyrzucisz. Tego samego dnia, kiedy dostałeś... A tak szedłeś i w okienku pani ci wypłacała 1200, 1300, zależy na jakim byłeś... Yy... Angażu. Angażu, tak? To. to się nazywa. Jak byłeś zaangażowany. <śmiech> <śmiech> Właś, zauważ, jak to... Słowa mają znaczenie, tak? Ma... Jej, jaki Emi. miałeś angaż, no. Ale to, jak mówisz o tym... O tych przeszczepach i o tych układach autoimmunologicznych, o, tym, o tej firmie ochroniarskiej. No. Dla mnie tym kolejnym etapem to jest wszystko, właśnie przepływ informacji. Bo jak firma ochroniarska musi się dowiedzieć, tak. że jakiś tam, wiesz, intrus wszedł do naszego, Dokładnie. Do naszego domu. Czyli tak? musi mieć monitoring zachowany z tego systemu alarmowego. Dokładnie. Jak nie dostanie sygnału, to. Tak. I. i nie ma interwencji. Tak. I, i te właśnie, no te yy, przeszczepy polegają na tym, żeby te systemy alarmowe po prostu wyłączyć. tak? Brawo. Brawo, dobrze skojarzyłeś. Słuchaj, w tym samym, w tej samej klinice, w szpitalu w Bethesda, pani Metzinger dostaje specjalne fundusze. Super wyposażone laboratorium. O, poli miała na imię poli Metzinger znamienna postać. Bada jeszcze raz tą samą ścieżkę, którą tych dwóch noblistów robiło. I jest w głębokim szoku, bo limfocyt to jest pojęcie ogólne limfocyty. Limfocyty B, limfocyty TC. Dwa różne typy. A skąd ta nazwa? Skąd, że poru poruszają się w limfie? Tak, układ limfatyczny to mhm. jest nasz układ odpornościowy. Dzięki niemu przemieszczają się bardzo szybko, no bo w krwiobiegu też mamy. Mhm. Ale muszą wyjść z krwioobiegu, powiedzmy, to jest półotwarty układ. Mm -hmm. Wyjść, wejść do węzłów wchłonnych, Tam z reguły y, organizm zrzuca y, tych y, intruzów, bo, bo makrofagi pierwsze się. Nie, komórki. W ogóle, jak oni zaczęli. Komórki, które reprezentują antygen. Komórki, ale te komórki są związane z. To jest ten security wokół budynku. Układ kamer, yy, czujki przy oknach, przy drzwiach. To jest właśnie nasze security. Nie ta grupa interwencyjna. Ten układ. Jeżeli tu wyłączyć zasilanie, żadna czujka nie zadziała. Nikt nie wie o tym, co się dzieje. Wystarczy wyłączyć zasilanie. Tak. Jak wyłączyć zasilanie? Zrobić badanie, że tylko limfocyty B w tym badaniu są użyte. I teoria, że przy urodzeniu mamy zerową odporność, idealnie się sprawdza. Ale to jest tylko półprawdy, Mariusz. A te drugie, to co? Nie, tych drugich nie widzimy. Przez 50 lat wciskają ci, robiąc badanie. Ukierunkowane, żeby udowodnić swoją teorię, robi się ukierunkowane badanie. Słyszałeś o książce, kto dziedziczył gabinet Einsteina? Nie. Ja już kiedyś o tym wspominałem. Polecam Państwu zdobyć tą książkę i przeczytać. Jak można dalej kultywować teorię R równa się Mc? Dlaczego ciągle tkwimy w tym R e równa się MC kwadrat? Bo jest to. Wygodne. Dokładnie. Po co masz wiedzieć więcej? Po co masz wiedzieć, że to do jądra anody tam się coś dostaje? Nie, ty masz wiedzieć od katody do anody, od anody do katody, w zależności od ogniwa, jakie stosujesz i tych różnych form. I to wszystko. I jak Cię spytają, jak to działa? Nie wiem. No ale mamy teorię, mamy teorię. I ta teoria przez 50 lat była potwierdzona, ale tylko dla limfocytów B. Poli zrobiła eksperyment na wszystkich limfocytach. I się okazało, że układ noworodka działa tak samo sprawnie, jak układ dorosłego człowieka. Tak samo sprawnie. I to jest kompletny bzdet. Ten wykres 0 rośnie do 20. To jest je, tylko. Po, podparte badaniem, które jest ukierunkowane na to, żeby wykazać, że tak jest. Ona po 50 latach wykazuje, że tak nie jest. Myślisz, że coś się zmieniło? To były badania z lat 70., mamy 2020 dochodzi. Następne 50 lat mija, ktoś coś zmienił? No nie, Nikt. Bo nie jest to wygodne. Nikt nic nie zmienił. 50 lat. 25 lat internetu i zobacz, jaki natłok informacji. Ja miałem pierwszy dysk, nie wiem ile tam było. 200 mega czy 250? A pamięci były po. po wtykowe, te pamięci. Po 126 rozumiesz, jedna ramka miała. A teraz gigowe procesory. No, jak nie masz. To, to ci nic nie wystartuje, jak nie masz dobrego procesora i pamięci odpowiedniej. Przepływ informacji, ale jaki? Prawdziwej informacji, nie informacji jako informacji. Co nam po informacji, jeżeli my nie rozumiemy, czego ta informacja dotyczy, jakiego podstawy jakiego procesu? O co tu tak naprawdę chodzi? O to, że głównym, nadrzędnym, jak rozbierzemy inżynieria społeczna na czynniki pierwsze, to znajdziemy również medycynę. Jak znajdziemy medycynę, to znajdziemy, jak w tym MSD, 26 działów medycznych. Jak weźmiemy się za immunologię, to znajdziemy teorie sprzed 100 lat, sprzed 50 lat, które do dzisiaj są. Znajdziemy leki. O, to najlepszy przykład to są leki. Mariusz, ostatnio tak co chwilę coś yy, główny inspektora usuwa. Popularny lek usuwa. Jak? No. Nie ma tygodnia, żeby nie usunęli. Wystarczy no. wejść sobie właśnie na. To się nazywa chyba naszelna, nie naszelna izba lekarska. Yy, Główny inspektor sanitarny. Tak, głównego tak, inspektora tak. sanitarnego i tam jest wytyczne dotyczące wyłączenia z obrotu danych preparatów medycznych, tak? No. Nie ma tygodnia, żeby czegoś nie usunięto. No ale zobacz, ile pieniędzy włożono, żeby wylansować i sprzedawać to tak. najpierw. Tak. I nagle się okazuje, że po 10 latach więcej szkody niż pożytku robi. Tak. Ale pierwsze badania były zrobione tak, że on jest naprawdę super hiper i schodził jak świeże bułeczki. Dopiero potem nagle ktoś zaczął się temu bliżej przyglądać i słuchajcie, okej. No ale tu. Dobra, katar ustąpił, ale zmiany się zaczęły gdzie indziej. żeście, jak to z tą operacją i z transplantacją, tak. Dostajesz immunosupresanty, masz przeszczep wątroby udany, a umierasz na grypę. No bo niestety organizm przed grypą już się nie obroni, bo zablokowane jest wytwarzanie. No alarm wyłączony. No wyłączony alarm. I wyłączony alarm. Który dzisiaj mamy? Trzeci, Trzeci dzień. Trzeci grudnia. Wiesz, że dzisiaj jest dość ciekawa data. Dość ciekawa data. Miałem takie sny dzisiaj. Czy przypadkiem miałeś podstawki pod głową? Nie, nie miałem podstawki panie? pod głową. Nie. Ale. To przed tobą. Jeszcze przede mną na razie mi się wiesz. śnienie mam doskonałe bez podstawki. Miałem tak kapitalne śnienie. Rano wstałem, poskładałem to wszystko do kupy. Myślę sobie, przecież to nie ma sensu. Moja układanka o rodach krwi, o niewidzialnej transfuzji, ma sens y, czysto logiczny z racji tego, że każdy widzi różnicę między posiadaniem antygenów lub nieposiadaniem antygenów. I podstawowej dewizy: opcja antygen powoduje wytwarzanie przeciwciał. Immunologia nie uwzględnia ludzi wymieniających między sobą te antygeny chyba że wchodzą w grę trzy przypadki transfuzja krwi transplantacja i immunizacja przez płód niezgodny bo płód odziedziczył po ojcu antygeny grupowe i immunizuje matkę i matka wytwarza przeciwciała i chce się pozbyć tego obcego płodu nie w sensie płodu chce się pozbyć, bo żadna, na logikę, żadna matka nie chce się, jak chce, chce mieć to dziecko, wracamy do początków. Jak chce mieć to dziecko, to nie po to wytwarza przeciwciała, żeby się go pozbyć. Nie, to chemia między tymi organizmami jest tak skomplikowana, że układ alarmowy rozpoznaje obcego i dzwoni po grupę interwencyjną. Przychodzi grupa interwencyjna, a młody jest w kokonie. W sejfie. Jest w sejfie. Widzisz. Fajna rzecz. Więc co? Wojsko czeka w jej krwiobiegu. Na błonach śluzowych. Wszędzie tam czeka, żeby, on tyl, żeby tylko się dostać. Jeżeli odpowiednio przechodzi tą ciążę nawet niezgodną antygenowo, rodzi się zdrowy, bo on jest w sejfie. Rodzi się zdrowy. Mało tego, może w momencie, kiedy się rodzi, naruszone są błony śluzowe, przekrwione. Mogą te jego obce antygeny wtargnąć na terytorium mamusi, i mamusia jeszcze więcej wytworzy tych przeciwciał. Szczególnie przy, przy pierwszej ciąży, bardzo rzadko, przy drugiej. To było powodem wszystkich prac Hirschfelda, małżeństwa właściwie, bo, bo Ludwik Hirschfeld razem z żoną o y, podręcznik z 59. o patologii ciąży, y, właśnie małżeństwo Hirschfeldów napisało. Przy współpracy tych pracowników z Wrocławia, ale oni oboje byli zaangażowani w to i myślę, że właśnie o to chodzi. Że jak. Y, Dwie strony medalu są zaangażowane, a nie tylko jedna. To wtedy jest domówienie, bo słuchaj, co u ciebie słychać, a słuchaj, co u ciebie słychać. Jeśli się dogadują i robią w jednym temacie, no to mają pełną wymianę zdań i pełną wymianę wiadomości, bo ona widzi to od strony kobiecej, a on od strony męskiej to widzi. Ok odkryli taką prawidłowość nazwali to przyczyną choroby hemolitycznej ale hemoliza to jest zjawisko rozpadania się krwinek hemo i liza hemo od chema, czyli krew liza od rozpadu pierwsza liza laboratoryjnie była... Yy, ostatnio słuchałem, oczywiście wygrzebuje rodzynki. Nie mówię, że wiesz, to jest... Większość ludzi, jak ten kierowca, co do mnie ostatnio napisał. Nie mam czasu, panie Emilu, ja pana tylko słucham. <grym>, nie mam czasu pana oglądać. Nawet nie wiem, jak pan wygląda być może. Przecież to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby zrozumieć ideę. Poznać zasady, jakie wtedy były a dzisiaj się na nich jedzie i się ich kompletnie nie rewiduje lizy to też przeciwciała słyszałeś żeby lizy były przeciwciałami lizy jako lizy mucyny jako mucyny słyszysz nazwy antygeny jako antygeny słyszysz nazwy które ci nic nie mówią to są tylko nagłówki do poważnych procesów, które zachodzą w organizmie. Lisa zachodziła w laboratorium. Penicylina. O za, Zaczęło się od tego, że w laboratorium namnażano yy, u Pastera, od, y, spojrzeli na, na prostą rzecz. Słodkie mleko bierzemy od krowy, a za niecałą dobę mleko jest kwaśne. I co się dzieje, że ono kwaśnieje? – No właśnie. No to no jak? No, wziąc, ta woda dalej będzie taka, jak ją posolę, będzie słona. Jak posłodzę, będzie słodka, tak? Dodam miodu, też będzie słodka. Yy, zabarwimy ją jakimś pigmentem. To, o, najczęściej się bawiło czym? Atramentem. <ścoughs> I się patrzyło, jak to fajnie się rozlewa w swoiku ten atrament, nie? Zabarwimy, będzie zabarwiana. Dodamy różnych specyfików, będzie taka lub inna. Dostanie właściwości zasadowych, kwasowych, wszystkich różnych. Rozgrzebano, że są tam małe pałeczki. No, w kształcie pałeczki. Pałeczki kwasu mlekowego bo to w słodkim mleku tego nie było za dużo, dopiero w kwaśnym tego było strasznie dużo. Bo się namnażają. A, no właśnie, namnażają się czym. Na laktozie. Stąd nazwa laktobacilusy, tak? Tak. Laktobakter. A co to jest ta laktoza? No przecież to jest cukier. Cukier, cukier złożony, właściwie dwucukier złożony z dwóch cukrów prostszych. Po nitce do kłębka. Co potrzebowały? Cukru. Energii. Cuk... Dokładnie, energii. My już to znamy. Cukier to węgiel przede wszystkim. Tak. Każdy wzór cukrowy zaczyna się od węgla. C ileś. Tak. I jedziemy po nitce do kłębka. Namnożyły się te bakterie. Mamy ich dużo. Szukamy powodów do tego, że jak to dziadostwo ubić w momencie, bo te z mleka kwaśnego to są pożyteczne. Jak ubić te wrogie? Jak ubić, rozumiesz, tą gruźlicę? Szukamy, 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 szukamy. I słyszysz anegdotę laboratorium jedna labolantka siedzi nad tymi szalkami Petriego i ciągnie nosem. Nie jest zakatarzona. Dostała list od chłopaka, że właśnie ją rzucił, i, i siedzi. I płacze przy okazji. Historia jest taka, że ta jedna łezka wpadła na tą szalkę. I cała ta kultura, która jest w specyficzny sposób na szalce rozkładana, tam jest jedna próba, druga próba, tych prób tam można wielokrotnie robić, ale to już wiesz, to już są szczegóły. Nagle cała ta kultura się rozpęka, rozpękają się te bacillusy, pęka cała otoczka, wylewa się cała zawartość. Wylewa się. Rozlało się, liza, rozlało się. Nie ma już swoich pierwotnych właściwości. Ten, ten paluszek, ta pałeczka. U. we łzach mamy lizyny. No, po nawet skrystalizowano to, rozumiesz chemicznie. Można to się teraz wytwarza w laboratorium. Ale się okazało, że to samo dzieje się w momencie. Z naszymi krwinkami one też nagle pęka ta cała otoczka, która i ich zaczyna ubywać. Nie ma normy, jest poniżej normy. Jak jest poniżej normy, a za co odpowiadają? Za dostarczanie tlenu, za dostarczanie substancji odżywczych no to jak zaczyna się stan chorobowy. Słabnie dzieciak, tak? No, słabnie, no, to tak się mówi, że jesteś osłabiony. No, jesteś osłabiony, bo nie masz kondycji. Mógłbyś powiedzieć, że nie masz kondycji, ale jesteś osłabiony, bo w Twoim organizmie nie ma tyle krwinek, bo co się wytworzą? To te lizy rozbrajają powłokę, wszystko się wylewa, i przerąbane. Nie ma tylu sprawnych pracowników do obsługi. Hemoliza, tu bakterioliza. Ok, wszystko fajnie, znaleźli pewien proces. Na tych, te komórki, te bakteryjki posługują się czymś takim, co nazwano antygenem. Substancją na swojej powłoce. Mogą być same, w środku jeszcze mogą mieć takie same substancje, wredne, obce nam. Albo tylko na powłoce, najczęściej na powłoce mają. Wirusy mają to samo. No to przecież. Czyli to są te druty kolczaste na naszym ogrodzeniu, tak? O mniej więcej tak, druty kolczaste. I teraz tak, jeżeli my taki drut kolczasty, weźmiemy maszyny i te wszystkie kolce zlikwidujemy, pozbędziemy się czynnika sprawczego, który nam rozdziera ubranie. Albo zatrzymuje nas, tak? tak. No, nie, nie będziemy poranieni. Ciekawe porównanie powiedzieć. <laughs> Jak zaczęto rozbierać to w porównaniu bakteria, wirus, krwinka, okazało się, że tak samo na swojej powłoce mają własne antygeny. Jako strukturę chemiczną strukturę cukrową, przyczepioną do tej błony, do tej... Pamiętasz pantofelka? Ta. No. Królenna zgubiła pantofelek. Książę znalazł ten pantofelek i chodził od domu do domu, szukał swojej tej pięknej lubej. Tylko jednej pasowało. Stopę miała nietypową. Nietypową stopę. Przeciwciała idealnie pasują tylko do jednego antygenu. Na początku była taka teoria, że jeden pasuje do jednego. Potem odkryto, to są monowalentne. Jeden do jednego. Odkryto, że jedno przeciwciało może dwa różne antygeny sparować. Potem może nawet pięć różnych. Pięć różnych Monowalentne, poliwalentne, zaczęto rozdzielać, dzielić włos na czworo, nie zastanawiając się nad jednym. Ok? Ludzie chorują z powodu tych obcych typów pod tytułem bakteria, wirus, pasożyty. Wyeliminujemy to, a ludzie dalej chorują. I to jest narastający proces. Nie ma kogo spacyfikować. No, to znaczy, że system alarmowy w domu włącza się samoczynnie. Fiksuje. Następuje fiksacja. Polly Mezinger ma nową teorię. Barnett miał teorię self, non-self. Polly ma teorię bezpieczny i niebezpieczny. Co to znaczy? A, bardzo prosto. Popatrz. Dwa osobniki różne. Jeden pokarm. Jeden tu, jeden tu. Ty wypijesz, będziesz miał reakcję alergiczną. Ja wypiję. Reakcji alergicznej nie będę miał. Dlaczego? Dla mnie jest to bezpieczne, mhm. dla ciebie jest to niebezpieczne. Mamy taką samą strukturę całego ciała. O, czy w tym samym miejscu? O, czasami niektórzy, wiesz, szybciej tracą włosy <noise> albo szybciej się wieją. Ale tak naprawdę wszystko inne mamy takie same. Te parametry, które czytasz w podręcznikach, obowiązują wszystkich ludzi. Tyle i tyle, takich i takich. To są normy, nie? Norma jakaś tam średnia. Ale dla jednych jedno i to samo będzie bezpieczne, dla drugich będzie niebezpieczne. Bardziej uniwersalne rozwiązanie w stosunku do własny, czyli swój i nie swój. Bo skoro wszyscy wszystko jedzą, to czemu tylko tych nielicznych dopadają? Alergie, choroby autoimmunologiczne. Dzisiaj jest 3 grudnia, znamienna data, 2019 rok. Immunologia wzięła nazwę od słowa immunizacja, czyli uodpornienie. Uodpornienie polegające na tym, że na moje terytorium pierwszy raz wpuściłem obcego. Obcy zaalarmował system, Przyjechała grupa interwencyjna, czyli cały mój układ limfatyczny, grasica, śledziona, komórki krwiotwórcze, węzły chłonne, te wszystkie wiesz, substancje, które pracują nad moją odpornością, powiedziały, U, nie pozwolimy, żeby obcy się panoszył. Spacyfikowały obcego. Ja przechorowałem odrę po miesiącu. Gorączkowałem, nie jadłem, bo wytwarzanie tych przeciwciał to jest tak jak picie po miesiącu. Dopiero po miesiącu zajarzyłem, że to od tego zależy. Tak? Upłynął miesiąc. Moje chorowanie trwało miesiąc, bo dopiero po miesiącu siła mojej armii była tak duża, że da, spacyfikowałem w końcu wroga. Mój brat był młodszy ode mnie. Po pierwsze, miał inną grupę krwi niż ja, bo on odziedziczył po ojcu, ja po matce. On był zerówką, tak jak mój ojciec. Ja jestem A1, tak jak moja matka. To jest pierwsza zależność. Dwa różne typy genetyczne: zerówka i A1. Zerówka przechorowała niecałe. 10 dni, a ja cały miesiąc. Dopiero się wybroniłem, a byłem prawie, że w stanie agonalnym. Pierwsza zależność, której żaden lekarz nie bierze pod uwagę, że na każdym osobniku różnie się to będzie przejawiało, prawda? Druga zależność to taka, że z racji tego, że raz wypiłem, wprowadziłem obcy, Twór, wytworzyłem tylko przeciw niemu armię. Czyli tym razem system alarmowy zadziałał, ale nie był to złodziej, tylko weszła brygada szczurów, na przykład. Dokładnie tak. I niepotrzebne jest nam sekurity, tylko trzeba wezwać deratyzację. Brawo! Doskonałe rozumienie tematu. Tylko, że chłopcy, którzy Bawili się tylko wirusami, bakteriami. Zobacz, wirusologia to jest odrębny podręcznik. Uh -huh. Bakteriologia to jest inny podręcznik. Każdy widział swoją działkę. A y, transfuzjologia, hematologia, serologia to są nauki związane tylko z samą krwią jako krwią. Ale przecież, gdzie pierwsze przeciwciała? Skąd były wzięte? Z surowicy krwi. Pobrano komuś krew, on te składniki stałe, została surowica przeźroczysta, piękna, ładna. Zresztą w internecie widać, jak to ładnie się osadza. Tu zostaje to ściągamy i tym potraktowano pierwsze pałeczki duro. I się okazało, że krew pobrana od tych, którzy przechorowali, wybija te pałeczki. A od tych którzy nie chorowali, takich właściwości nie ma. Czyli organizm, ci, którzy przechorowali, ich organizm wytworzył specyficznego deratyzatora. Dokładnie jak mówisz. Nie super grupę interwencyjną, nie. Szczególnego typa, po którego się tylko dzwoni, jak szczury przychodzą. Nic więcej. Jak to odkryto, to zaczęto się zastanawiać, gdzie to jeszcze jest, te różne substancje. No wszędzie. Przecież my mamy kilka dróg wejścia albo bezpośredniego kontaktu z zewnętrznym otoczeniem. Zazwyczaj w otworach pozbawionych w naszej skórze, tak? W naszej skórze, po tak. pierwsze w naszej skórze. Przecież to jest błona przepuszczalna w obie strony. Pocimy się, tak. wychodzi woda na zewnątrz z nas. Tak. No, jakimiś kanałami wychodzi. Okazuje się, że te kanały mają swoje właściwości i na przykład ludzie z łojotokiem mają pozatykane, bo, bo za dużo łoju wychodzi, tak? Ludzie, gdzie te organizm spacyfikował wroga i zrobił, otorbił komórkę, tam się zrobiła ropa, mają ropniaki, tak? Mają trądzik, jak... To się mówi. Pryszczyki wyskoczyły, wirusy tworzą opryszczkę. Półpasiec jest typowym objawem wirusowego takiego działania na skórze. Od razu widać. Boli jak jasna cholera. Przy osłabionym organizmie moja żona też półpasiec przechorowała dwa miesiące. Współczuję wszystkim, widziałem to na własne oczy. Boli boli i nie ma na to, to... To trzeba po prostu przechorować. Nasz organizm ma super zdolności. Ale teraz wyobraź sobie, że medycyna widzi wszystkich ludzi jako jedno wielkie stado. Nie ma podziału na bakterie, wirusy. Nie. Homo sapiensy i na homo sapiensy tak samo ma działać każdy jeden lek. To gdyby tak było i był taki lek, jak ja wtedy chorowałem na tą odrę, to powinno, lekarz powinien podać mojemu bratu i mi i w przeciągu 48 godzin powinniśmy wyzdrowieć. Po pierwsze, nie było takiego leku, a po drugie, każdy organizm reagował inaczej. Ja byłem starszy, a chorowałem dłużej. Mój brat był młodszy, czyli według krzywej immunologicznej był jeszcze bardzo słaby, no niestety nie, nie zrobiło mu to takiego spustoszenia, bardzo szybko się obronił i wyszedł z tego. Nic w tej układance nie pasuje. Wiesz czemu nie pasuje? Bo to tylko teorie. Badania zrobione pod to, żeby tą teorię lansować Je, tak, jako jedyną słuszną i dzięki temu... Co się dzieje z Poli? Poli jak wychodzi z takimi rewelacjami że ten bzdurny wykres o, o zerowej odporności noworodków to jest pizza na wodę fotomontaż, głównowarte za przeproszeniem, świetnie przeciętny, bo każdy noworodek ma bardzo sprawny układ odpornościowy, popada bardzo szybko w niełaskę. No ba, nie dziwię się. Traci pracowników, traci fundusze, traci laboratorium, dzisiaj samodzielnie jeździ z wykładami, jak działa ten układ, który ona odkryła? Dlaczego tak się dzieje? Można się zaznajomić z jej pracami. Ale... po 50 latach. No. <grywa> Dwa lata temu, 3 lata temu, przepraszam, pojawia się nowy fenomen. Siedzi, ja już o nim mówiłem, Emanuel Maverakis i nagle odkrywa, że te wszystkie informacje tak ważne są zapisane na tych cukrach. I jeżeli informacja nie jest zgodna, nie ma sparowania. Zaczyna, otworzył laboratorium, badają teraz glikany. I nagle, jak miałeś, że wirusy, bakterie i krwinki mają na sobie antygeny, które są białkami. To teraz się mówi, nie, mają na sobie antygeny, które są glikoproteinami. Cukrami przyczepionymi do białka. Uu... Grubo. Grubo. No dobra. To co? To może by to zrewidować. No ale jak będziemy rewidowali? Przecież już mamy ustalone. Osobniki wrażliwe na anafilaksję, czyli uczuleniowcy. Pamiętaj, dzisiaj jest 3 grudzień 2019. Zaczęliśmy i dokończę całą tą. Dlaczego dla jednego zadziała, dla drugiego nie zadziała? Zależy od ilości. Uwierz mi, od potencjału, który się przenosi. Pojedynczy jeden dzień. To tak, jakbym ten, ten zwanek stawiał na dziesięciu płytkach naraz. Jedna na drugie, jedna robiłeś taki eksperyment? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No właśnie wpadłem na to. Na dziesięciu naraz. Potencjonujemy. Mhm. Zwiększamy. Uświadomiłem sobie jedno. Czemu przez 50 lat teoria o? Tym, że mamy uniwersalnego dawcę i biorcę przetrwała. Wiesz czemu? Bo, na Bo... nagród Nobla się nie cofa. Nie... To, to się nie cofa, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to taka, że wymieniano wtedy krew w małych ilościach. 100 ml to było maksimum. Ale po Drugiej wojnie światowej w latach 50. Zaczęto coraz częściej używać krwi uniwersalnego dawcy i okazało się, że w tej krwi u 70%, w 70% próbek są przeciwciała już odpornościowe. To super wojsko. Z jakiego powodu? Nie ma. Do, do dzisiaj nikt nie wyjaśnił skąd. Ale jest. Trzeba filtrować i usuwać. Trzeba nie całą krew dostarczać, taką jaką pobierasz, tylko wybrane składniki krwi się pobiera. Znacie, wykorzystuje się całą krew, ale podaje się w czasie transfuzji tylko wybrane składniki. Jakiś byłem zdziwiony. Uwierz mi, oglądam film Przeklęte wzgórze, czy jakoś tak, o takim sanitariuszu, co nie chciał karabinu wziąć do ręki. Czas II wojny światowej. Coś było, tak, pamiętam. No, i on ze względów takich, że on chce walczyć, ale nie, nie karabinem. No, i faktycznie walczą z Japońcami tam, to, to gdzieś tam na, na, na wyspach. Próbują zdobyć to wzgórze. Pierwsze natarcie spadło na dół, całe, zrzucone, więc oni na drugi dzień, drugi raz wchodzą. Znowu ich Japończycy zganiają. On zostaje, i jako sanitariusz. Swojemu kumplowi, który też jest ranny, mówi: Chcesz osocze? Nie chcesz krew. Już wtedy na froncie, w czasie II wojny światowej, było spreparowane osocze. Bezpośrednio najważniejsza rzecz. A czym się różni osocze od, od całej krwi? To co, osocze, to jest odwirowanie z, z krwinek, tak? Tak, bo. Krew to tkanka łączna. To mhm. tak jakbyśmy teraz do tego dzbanka nabrzucali, nie wiem, jakiś kuleczek styropianu. Mhm. I te kuleczki styropianu to byłyby nasze krwinki. Mhm. Ale dorzucimy tu jeszcze inne kuleczki polimerowe i to będą nasze białe, mhm. nasze limfocyty. Stąd nazwa że limfocyty, przeciwciała limfocyty, bo się. W układach limfatycznych chodzą między tkankami. Limfa jest wszędzie, jakby wszędzie rozlana. W szczególnych miejscach, gdzie jest cieplej, mamy węzły pod pachami, mhm. w pachwinach, na szyi. Tam, gdzie cieplej. Jak cieplej, to co namnaża się szybciej. Przecież wszystkie y, y, pierwsze te y, laboratoria wykorzystywały podgrzewarki, cieplarki, Hirschfeld, chłopaków frontowych, kilku żołnierzy w namiocie robił surowice na dur, na odmianę paraduru w namiocie podgrzewając to, nie wiem, jakimś, no nie, nie palnikiem bensena, ba, bansena, tak, Tylko jakimiś tam pochodniami czy czymś, rozumiesz, odpowiednią temperaturę, żeby, żeby to się namnożyło. Musi być odpowiednia temperatura, inaczej to tak jak każdy jeden grzyb. Trzeba energii dodać. Trzeba dodać energii, cukru, drożdże pączkują. Mamy ładnie chlebek wyrośnięty. Tak. Zapiekamy. Mamy sztywną strukturę. I teraz powinniśmy poczekać, aż ta struktura się skrystalizuje. Ma całkiem inne właściwości chleb po 24 godzinach od wypieku, a świeżutki chleb. Dlatego ilość tych substancji ma kolosalne znaczenie za pierwszym razem. Wiesz, kiedy można przełamać tą barierę? Poli odkryła drugi mechanizm, o którym niewielu się specjalistów dowiedziało, bo po co mają wiedzieć? Oni mają teraz przepisywać leki. Za duża dawka dostarczonych jednorazowo antygenów, pacyfikuje jednocześnie cały obiekt z systemem, i grupa interwencyjna kompletnie nic nie wie. Za duża dawka. Jest 79. rok. Jest takie czasopismo Science. Wychodzi artykuł. Ona razem z kolegą, nie pamiętam nazwiska, ale ją zapamiętałem, rozumiesz. Pisze o tym przełomowym odkryciu. Za duża dawka podana pierwszy raz pacyfikuje cały system i system staje się wrażliwy. W tym momencie każdy może sobie wejść, bo wszystko jest unieczynione. Akumulatorownia, system zasilania, wszystkie czujki, wszystko padło. Może wejść każdy obcy. A organizm chce się bronić. Czyli na obiekt już tym razem wchodzą mrówki, które zasłaniają wszystkie czujki, wszystkie kamery. Dokładnie tak. I te mrówki obsiadają wszystko i. Mało tego. O wiele mniejsze niż szczury. Mhm. Więc jakby mało dostrzegalne. Przez system, tak? Przez system, bo to mały egzemplarz. Mhm. W olbrzymiej ilości i rozważą się wszędzie. Nagle wszędzie jest. Ale mrówki mają ulubione. Pemci ci u mojej teściowej we Wrocławiu mrówki miały fenomenalną ucztę. Wiesz gdzie? W krochmalonej pościeli. Gdzie grudki krochmalu nie rozpuściły się do końca, i zostały przyklejone do materiału, złożone prześcieradło, wysuszone, złożone. I nagle skąd mrówki włażą? Z szafy. No jak to możliwe? Szukamy, szukamy, szukamy. O, cała półka, gdzie prześcieradło. Stamtąd! A tam grudki krochmalu na prześcieradłach. Jest pokarm. Zbieramy się. Nie ma pokarmu. Gdzie jest pokarm? W ludzkim organizmie pokarm to cukier. Jak nie dostarczasz z zewnątrz, to trzeba go zeżreć wszędzie tam, gdzie on jest. Kto odpowiada za cukier? Trzustka. Gdzie jest jeszcze cukier? Mielina na włóknach nerwowych. To składnikiem jest cukier. Nagle mamy choroby, nie wiemy z jakiego powodu, bo za pierwszym razem ktoś dostarczył za dużą ilość, mało za dużą, wielokrotnie przekraczającą, że system nie był w stanie zareagować. Po prostu zaciemniono cały obraz w organizmie. Nagle. Jednorazowo hop, a potem to się uspokoiło, ale ten obraz, ta kopia na kamerach, Wokół obiektu ciągle pokazuje. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jak chłopcy robią włamania i wiesz, tam przypinają ten kabelek sprzed pięciu minut, a oni już buszują po korytarzach. Tak to działa. Polly Metzinger opisała, ale nie zrozumiała, rozumiesz, powodu, dlaczego, bo oczywiście dla niej nie wiem, czy ktoś w jej rodzinie chorował, czy nie. Jej konikiem były choroby autoimmunologiczne. Z jakiego powodu? Odkryła mechanizm, że można to zrobić jednorazowo dostarczając taką megadawkę przekraczającą normę. I słucham doktora Czedniaka, jak mówi o szczepieniach i mówi, Niektóre te działki dla niemowlaków tysiąckrotnie albo przekraczają normę. I mi się taka żaróweczka już nie żółta, tylko taka mocno czerwona, z fioletem łącznie, że jedzie karetka, straż pożarna i nie dość, że policja, to jeszcze całe wojsko, rozumiesz? Wszyscy jadą to pacyfikować. Jak jadą i jest ich za dużo, to po prostu jest jeszcze większy Bajzel niż był. Dostarczamy takiej ilości, kiedy szczepimy w pierwszej dobie po urodzeniu. To jest ta furtka, którą Barnett i Medawar odkryli do pierwszego tygodnia, od tuż przed urodzeniem, do pierwszego tygodnia, ale związana tylko z limfocytami B. Jak się Wszyscy, którzy chcą poszukać, poczytają sobie, co robią jedne, a co robią drugie. Yy... Artykuł jest, świat nauki, czy coś takiego. W każdym bądź razie yy... 79 rok, no, 50 lat temu, 40 lat temu. 40 lat temu. Odkryta pewna prawidłowość i nikt nie zmienił żadnego podręcznika. Tu się Windowsa zmienia co 2-3 lata, całe biurko znika, rozumiesz, bo jedna komórka ci wystarczy. A w medycynie nie zmienia się nic, nic kompletnie. Inżynieria społeczna. Czemu? bo niektórym warstwom czy osobom się to bardzo opłaca. Tak. Bardzo opłaca. Trzeba było zmienić, wiesz, całe linie produkcyjne do produkcji Dokładnie. leków tak? farmaceutycznych. także. Leków, Mariusz. Umówmy się, ja miałam, mam w rodzinie już niepracującą w systemie yy, ochrony środowiska, panią, ona szła na kontrolę, a pan dyrektor zakładu mówił, a witam panią, dzisiaj znowu 500 zł, a my mamy fundusz przeznaczony na to, może pani codziennie przychodzić, 500 zł mandat. Ale żeby zmienić nowe filtry na, na kominach, to trzeba miliardów. Nie mamy na to. Nie zmienimy systemu. Wolimy płacić ten mandacik. I my to robimy właśnie, płacimy ten mandacik. Co chwilę mówimy, a ten system jest do dupy. To, to, to dosłownie, do to przecież ludzie jak będą ładne słowa używali, jak to wszystko szlak trafił już dawno. Szpitale zamykają, bo lekarze mówią, absolutnie, za takie pieniądze? Mało tego, czym mamy leczyć? Tak, nie mają skuteczności w tym, co robią. No, no przecież to nie mhm. są ślepi ludzie. Podają leki, które robią więcej szkody niż pożytku, i, i nie spojrzą prosto w oczy pacjentowi. Po prostu to jest porażające. Więc się wypisują z tego systemu. Mieli robić dobrą robotę, a dostają byle jakie narzędzia. No to jak zreperujesz tego człowieka? Śrubokrętem i, i tym kluczem 14-17 to tylko malucha można było rozkręcić. No,